Kontynuujemy naszą przygodę w City Skylines. Nie, to dla ludzi na YouTubie, bo mieliśmy małą przerwę w nagrywaniu niestety. Przerwało nam się nagrywanie. No i co żeśmy zrobili? Zrobiliśmy lotnisko ze strefą industrialną obok i rozbudowaliśmy wysypiska śmieci, bo mamy bardzo duży problem. Właściwie tyle. Brakuje nam miejsc mieszkalnych, brakuje nam właściwie wszystkiego. I jedyną opcją, żeby coś tu więcej rozbudować, jeśli chodzi o mieszkania, to jest ta strona. No i kurde, trzeba by się było tym zająć. Ale nie chce mi się, ale chyba będę musiał. Coulsoner subskrybuje już od 99 miesięcy. Bo moglibyśmy tu jeszcze zrobić. Zrobisz jakieś wiadukty tego typu ten. No tu byśmy mogli zrobić jeszcze strefę mieszkalną. Nie wiem, jak tu jest. No niby jest teren. No i to by można było z jazdy zrobić od razu z autostrady. Zjazd, wjazd, tak jak tu. Czy coś tam, nie wiem. No, ale to bym potrzebował Coulsoner. Dzięki za słupka. No ale to... To bym potrzebował tu coś porządnie porobić. Aha, a my tu mamy drogę, tak? Jak ja tę drogę tu poprowadzę, to dojadę do wysypiska śmieci. Więc mogę ją tu poprowadzić. Coś tu będzie, dobra. Z tego wysypiska śmieci to moglibyśmy tu... No zrobić takie coś, powiedzmy. No tu jeszcze można zrobić drogę. Teraz jakieś dziadostwo tu się porobiło, ale... Takie coś, nie? No tu byśmy musieli na pewno połączenia drogowe zrobić znów i pewnie jakieś duże rondo. No i co, trzeba zjechać z tej drogi. Trzeba też na nią wjechać. Co tak kurde krzywo wyszło. Czyli możemy tak zjechać, wjechać. A z tej dalszej jeszcze byśmy chcieli to samo zrobić. No to byśmy musieli zrobić... No właśnie, co byśmy musieli zrobić... No tu byśmy musieli pójść. W tą stronę. Ale możemy ją obrócić? Da się jakoś obrócić kierunek drogi?
No chyba się nie da. Dobra. Zresztą nie w tamtą stronę chcieliśmy iść w ogóle. Co tu się na co nakłada? Aha, to. Gdzie to się niby nakłada? Coś tu jest nie tak. Ty, nie mogę nic zrobić. Widzicie to? Okej, teraz szło. Okej, czyli to już mamy. Aha, ale coś tu jest nie tak znów z tym kierunkiem. O Jezu Święty. Wiecie co, ja tu chyba rondo postawię. Bo zaraz się kłopot zrobi. Czegoś mi tu brakuje. Mam, można zjechać, wjechać, można wyjechać na tą drogę, a wjechać tu nie można, czyli stąd bym musiał tu doprowadzić. Dobra, kumam. Nie wiem, czy to chcę tak w taki sposób robić. Proste, że elegancko to robię. Pięknie. Dobra, it's beautiful. Tu coś się nie zgadza. Jeszcze. Czemu tu jest taka droga w tą? Aha, dobra. Dobra, no i teraz mamy to, tak? I co myśmy tu chcieli? Domki stawiać, nie?
O, shit. Zrobiłem je z tego. Jednokierunkowych. Da się to jakoś. No pewnie jakieś mody będą, że tego, że będzie można gotowe te rozjazdy autostradowe zrobić. Może jednokierunkowe to nie jest głupie, żeby wszystkie drogi były jednokierunkowe, nie? Na osiedlu. Korków nie będzie przynajmniej. Ty, może to nie było głupie. A zróbmy tak jeszcze raz. To jak to wtedy jest? Aha, jedne są w jedną stronę, drugie są w drugą. A, powiem wam, że całkiem nieźle. Tylko jedno, co trzeba, to teraz dobrze do nich doprowadzić. Nie, że na przykład tu teraz będzie wyjazd. Tu też będzie wyjazd. A tu na przykład będzie wjazd już. Tu będzie wyjazd. Nie? Czemu nie? Kto powiedział, że nie może tak być? No i tyle. No ja nie chcieli domków jednorodzinnych. To ja im tu tak załaduję dom. O kurde, ale czekajcie, czy ja tu nie miałem kurczaków hodować gdzieś? A nie, to tu na południu, przepraszam. Chybałem. Będą mieli same domki jednorodzinne tu. Gdzie to jest? Tu będą mieli tego. I elo. Nie wiem, jak to się skończy dla naszego miasta. Mają domki przy lotnisku, to się źle skończy. Problem jest taki, że tych domków ja tu mogę milion wybudować. A to wcale nie spowoduje, że ich, że tych ludzi będzie mniej. Śmieciowa sprawa rozwiązana. No, tak średnio bym powiedział. Zrobiliśmy dodatkowe wysypisko, więc miejsce na śmieci jest. Ale to już jest zapełnione, to jest zapełnione. Ci tu obrabiają śmieci, ale co to dla nich jest? Nie dadzą rady. Tego tylko jednego mogłem postawić, no i on przerabia 50 ton, ale to jest na miesiąc 50 ton, to jest tyle co, no po prostu wysypiska trzeba robić. To jest masakrycznie drogie. Okej, powiem wam, że ci ludzie nawet tu zamieszkali sobie.
Problem jest taki, że teraz wszystko się tu ładuje, będzie albo tą drogą, czyli takim dwóch newralgicznych miejscach. No, może tutaj będzie trzeba po drodze jeszcze wybudować jakąś taką ścieżkę. No, ale do lotniska mają niedaleko. No, do sklepów mają bardzo daleko. Jak tam wiatr wygląda? W tą stronę idzie. Woda, prąd. No bo tu by można było jeszcze strefę industrialną zrobić. Nie. Jak już mamy tu te wysypiska śmieci, to czemu nie? No tak, tutaj bym na pewno nie robił domków. Tu bym w ogóle nic nie robił. Tu bym zrobił industrialną i tu też. Zatrucie wód gruntowych gwarantowane. Aha, bo tu ani straży, ani kurwa nic nie ma, nie? Po tej stronie. Niech tu będzie straż. Niech tu będzie jakiś szpital. No i policja, co? Policja nie jest taka łatwa do postawienia. Dobra. Też mogę domki postawić. Osiedle domków. No i tyle. I domki. Dobra, jak te domki wyglądają? Jak to się prezentuje? Fajnie. Tu wyższe powstały. Nawet nie taki głupi pomysł na budowanie tych dzielnic w ten sposób.
Działaj. Tylko właśnie połączenie naprzeciwko lotniska nie masz z autostradą drugiego pasa. Tak? To zaraz zobaczę. Czy nie mam drugiego pasa? Dobra. I teraz znów domki jednorodzinne. Oh fuck. Tam przerobiłem te domki na to. Nie chciałem. Dobra. Zróbmy to takie usługowe trochę. Dochody nam mocno spadają. Zakorkowało się coś. A tu, no ale to dlatego, że oni się wszyscy chcą wprowadzić do mojego miasta. Chyba bym musiał w drogi zainwestować. Dobra, co to są autostrady? Dobra, zobaczmy jak teraz to się będzie. Chociaż tu bym musiał chyba tak zrobić. Dobra, a tu bym musiał zrobić po prostu tak. No i już korków nie będzie, bo są cztery pasy w jedną stronę, więc autostrada będzie równo szła. Tylko niech się to odkorkuje troszeczkę. Mówię, a to są zresztą ci, co się dopiero co wprowadzili. Jak tam reszta mojej autostrady? No nie najgorzej bym powiedział. Jest ok. Aha, tu miałem zmienić to. Bo tu po prostu oni tak wolno wjeżdżali. Teraz będą szybko wjeżdżać. No może będzie ich więcej w ogóle przyjeżdżać, jak. Chociaż nie, chyba to nie ma znaczenia. Znasz zasadę z pasami ruchu na autostradzie 1 plus minus 1? Nie. Co to jest za zasada 1 plus minus 1? Ja znam tylko zasadę, że więcej pasów to jest super. Mogę tak zrobić? Chyba nie, ale taki 4 już by się dało. I co teraz? Patrzcie.
tu się zrobił korek. No dobra, ale my możemy sobie zrobić tak. Możemy sobie zrobić... rozjazd. Aha, ale co się wtedy z rondem stało? Nie ma w ogóle ronda teraz. O jest, teraz jest znów rondo. No i tu też byśmy mogli zrobić. Co, znów nie ma ronda? To nam troszeczkę odciąży, nie? Ta droga. Plus ja bym jeszcze zrobił tu jakieś takie coś na zasadzie, że tutaj z ostatniego pasa. Tak. I to samo tu. Może wiecie, część tych industrialnych w ogóle tu skręciła. Widzicie, od razu połowa samochodów skręca tu. Tu się zaraz zluzuje. I będzie git. Oj, wypadek samochodowy. Przestronne mieszkania cieszą ich. Jak to tutaj wygląda? Też fajnie. To co, port kosmiczny chyba trzeba wybudować. Najbardziej to się cieszę z pociągów, bo uważam, że to była najlepsza inwestycja. Pociąg, najlepsza inwestycja. Dobre ułożenie, po kilkuset pasażerów jeździ ciągle trasą. Szkoda, że tu się nie da chyba pasażerskiego pociągu zrobić, nie? Nie, da się. Serio da się pasażerski? To wygląda tak, jakby miał być towarowy terminal. Wiecie co, spróbuję. A nie, nie mogę. Brak dostęp dla pieszych. Dobra. Tu się znów zrobił korek. Dobra, zobaczmy tą drogę. No, ale to jest znów ten sam problem, tak? Że jedna droga tu... Aha, bo my mamy jeszcze jakieś duże drogi zwykłe. Duże drogi. Osiem pasów, patrzcie na to.
pod lotniskiem 8 pasów i do widzenia. I to samo tu mogę w sumie zrobić. A co tu jest korykarz na całe miasto? Tak, patrzcie, ten korek to się tu aż ciągnie. Ale chyba się troszeczkę... No nie, nie, zluzuje się na razie. Dobra, ale ja wiem jeszcze, jak go zluzować. Tu zrobimy... zjazd z autostrady. Tu zrobimy sobie wjazd na autostradę. O, skończył się, widzicie? Tu już nie ma korka. Teraz ci z tej podziemnej drogi muszą się wyładować. Tu jest coś do lepszenia. Tu się takie wąskie gardło robi. Muszę się tego złapać, ja nie wiem, jak to zrobić. To mi tak nie podziała, chyba że zrobię od góry w dół. Zróbmy tę drogę jeszcze raz. Dobra, teraz prąd odbudujmy. I teraz tego ślimaka trzeba tutaj. To jest tak, wjazd na autostradę. Dobra, jedziemy z tym koksem. Pokażcie mi to rondo, jak ono teraz zadziała. Przynajmniej ilość pasów się zgadza. Dobra, korek został rozładowany zupełnie, patrzcie, nic już tu nie ma. Wszystko pojechało, koniec, elo. No jak się ma 5 pasów, to się nie dziwię, że się wszystko rozładowało.
Tu widzę, że jest problem. Tu się robi korek, bo wszyscy chcą pojechać do tego. No ale to ja mogę zrobić tu więcej po prostu dróg. Tu zrobić drogę. Tu zrobić drogę. Aha, bo to jest jednokierunkowa, a ja chciałem dwukierunkową, zwykłą. A ci chcą też tu pojechać. Dobra, może powiększmy tą drogę i się jakoś też zluzuje. Co się tu poklinowali, bo... Dobra, no i już jest, powinno być git. Albo jeszcze nie, bo widzę, że jeszcze stoi jakaś kolejka aut. Dobra, poprawiło się. Dobra, pokażcie mi, gdzie jeszcze są problemy z korkami, bo chyba jestem ekspertem. No tu jest największy problem. Tu naprawdę? O Jezu, co to jest? Kolejka. A, towarowa. Dobra, no to tu musi być rondo. Sorry. Tu musimy wstawić duże rondo. I zobaczymy, co same rondo da, bo oni tu masę towarów muszą wozić tymi ciężarówkami. A od razu widzicie, to wystarczy jedno rondo wstawić. Wszędzie ronda i koniec. Tylko problem, bo zawsze przy rondzie trzeba komuś dom wyburzyć, nie? W tej grze to akurat nie jest problem, ale w życiu prawdziwym może być. Dobra, poszło. Dobra, tu już rozładowaliśmy. No, widzę, że tu jeszcze jest dość ostro, ale nie widzę jakichś specjalnych korków ani nic. No i tu, to jest masakra. Tu jest zdecydowanie coś. Chociaż, kurde, nie ma tu jakichś korków. Jest po prostu duży ruch, ale płynnie idzie. Nie ma czegoś takiego jak korki? Kontrola katastrof. Właśnie, gdzie są katastrofy? Miały być jakieś katastrofy w tej grze, nie? Nawet chyba jak włączałem mapę, to udawałem, żeby były. Budujemy strefy te, żeby domki tu nie były, bo im coś o spaliny im lecą. Dobra, śmieci. Śmieciarki. I teraz tak, nagromadzenie śmieci. Największy jest tu. I na lotnisku w ogóle papieża Polaka? Na lotnisku papieża Polaka nagromadzenie śmieci? O, dostaliśmy. Mamy teraz wielkie miasto, żeśmy... A nie, to już... I teraz idziemy na ogromne miasto. No, możemy to rozwinąć. Gotowe duże węzły drogowe pozwalające płynnie łączyć autostrady, aha, i jakieś wielkie mosty. Strefy parkingowe, parkingi podziemne, budynek z automatyczną strefą parkingową. To nie wiem, czy to jest takie coś mi jest potrzebne. Recykling mi jest potrzebny, ale już go mam. Edukacja. Tu by mi się przydało. Mamy tak radio. Politechnikę mógłbym zrobić.
i Uniwersytet Medyczny na przykład. Zobaczmy. Politechnika. O kurwa, jaka wielka, przepraszam. Gigantyczna jest. Shit. Gdzieś przy tych trzeba zrobić. Przy torach. O, ale gdzie to zrobić przy torach takie wielkie? No, Instytut Medyczny jest troszeczkę mniejszy. No nie no, zdecydowanie jakbym miał robić teraz Politechnikę, to bym ją chciał zrobić, wiecie. No ale na ropie naftowej to jej nie postawię. Chyba, że ją gdzieś tu zrobić, wiecie. I dorobić stację kolejową. To nie ma żadnego zasięgu, nie? Dobra, zastanówmy się nad Uniwersytetem Medycznym. On jest o wiele mniejszy i dałoby się go gdzieś wcisnąć. Tylko gdzie? Przy tej stacji kolejowej by było fajnie ją mieć, ale tu się nic nie zmieści już. Tu by się zmieścił, moim zdaniem. Z tym. Dobra, zobaczmy teraz. Farma. Zakład farmaceutyczny należący do firmy, która chce, by jej produkty były dostępne. O kurde, dobra. To jest super budynek. Farma. Jest tak. Jedna szansa na ukończenie uniwersytetu. Plus szansa na ukończenie. A to ma jakieś oddziaływanie? Nie ma. To jest po prostu jakaś farmakologia. No to dajmy ją, gdzie wysypisko śmieci niech. Może gdzieś przy lotnisku. O. To jest Big Pharma. Nie wiem, ile tam osób pracuje w takim zakładzie. Chyba nawet nikt. To po prostu jest takie coś. Dobra, jak z tym uniwersytetem? $1500. Trzeba gdzieś tu wysypisko zrobić. Wydajność szpitali. O kurde, tu są jeszcze jakieś te. Dobra, to się tak dobudowuje, to tu się zmieści. No dobra, na razie zostawmy. Uczniów nie mamy za dużo. Ale co z tą Politechniką zrobić? No jakby tą Politechnikę gdzieś tu przy tej ropie postawić? Albo tu, no.
Można by było tu dołożyć jedną stację kolei. Albo tu dołożyć, patrzcie, tu. Cały ten teren z tyłu byśmy mieli wtedy. To bym to musiał wykupić. Nie? Teraz byśmy musieli tu zrobić tą drogę. Jak tą kolej puścić? Chyba, że tak. Dobra. Nie wiem, czy tak chcę. Dobra, tak zrobimy. Okej. Politechnikę walniemy po drugiej stronie po prostu. No a tory będzie trzeba dorobić. Chociaż tutaj coś nie przewidziałem, bo widzę, że sobie tak kurde wybudowałem tą drogę, że masakra, no ale okej. Coś tu jest nie tak. Okej. Dobra, wszystkie tory tu prowadzą. Politechnika jest. Budynek specjalny, który się nazywa co? Stara rafineria.
O kurde, stara rafineria. Ona musi być gdzieś tutaj. Bo tu jest dużo rafinerii, to jest właśnie to miejsce, gdzie ona powinna stanąć. Stara rafineria. No, na tą politechnikę to się chyba na razie nikt nie zapisze za bardzo, bo jest coś daleko do niej. No i chciałbym teraz zmienić te linie kolejowe, ale kurwa, jakie mam od początku robić, to mi się nie chce. Tą chcę wyedytować, chcę dodać i przystanek. No nie mogę, jak może być tak, że nie mogę dodać przystanku do niej? Ma ktoś pomysł, co tu zrobić? Nie ma czegoś takiego jak edytuj. Mogę ją tylko usunąć, co najwyżej. No to jest bez sensu. Nie chcę trasy towarowej. Samouczek jeszcze raz. No nie wiem, może tu gdzieś jest, ale nie widzę tu nigdzie samouczka. No, dla zwykłych pociągów to po prostu przeciągacie i tak, siup. O, udało się. Tak, ale to jest na lewo. Ja nie chciałem na lewo. Dobra, kumam o co chodzi. On po prostu widzi tą trasę. Dobra, jak mam to, to mogę zrobić przesunięcie. Problem polega na tym, że to nie jest ta trasa, nie? Że wiecie, o co chodzi. Okej, poszło. Wewnętrzną przesunąłem. To jest chyba ona, nie? Tak, dodałem jej przystanek. Dobra. Wszystkie teraz przechodzą tędy. I tyle. Leszczykowo klasyk, siema NK.
O nie. Coś kurwa skaszaniłem. Nie, dobrze jest. To jest przystanek Politechnika. I gdzie on jest? Popatrzcie, co to przyjechało. Wschodnia międzymiastowa. 70 osób. O, nikt jednak na Politechnikę nie chce. No dobrze, czy to oznacza, że oni nie chcą studiować na Politechnice, bo nie mogą do niej dojechać, czy o co chodzi? No dobra, najważniejsze, że Politechnika jest wybudowana i ten medyczny też jest wybudowany, chociaż widzę, że mało osób z niego korzysta. A wydatki na co? Patrzcie, ani nam już elektryczność nie przynosi dochodu, chyba już importujemy. Ani edukacja, ale zobaczmy jeszcze tą elektryczność. Ty, ale czemu nam nie przychodzi dochodu elektryczność, jeśli ją sprzedajemy? A, no i jeszcze jest tama w ogóle. My byśmy mogli tamę zrobić, tylko że jak tamę zrobimy, nie będziemy mieli transportu rzecznego. Musicie o tym pamiętać. Nie. Tu byśmy mogli zrobić, to by było, wiecie... O. Z tego byśmy mieli 47. To jest mało 40. O, tu, patrzcie, tu jest takie, że na różowo. 32. Dwadzieścia. O, 70, patrzcie, 71. Jakby tu postawić. Ciekawe, czemu akurat tak, a tu? Jakbyśmy na przykład tu postawili. Siedem. To tu sporo było. Dobra, a jakbyśmy na przykład tu postawili. Nie, tu nie będzie chyba nic. Za nisko tu jest. Tu wygląda, że jest w ogóle najlepiej. Dziewięćdziesiąt pięć. Kurwa, zrobię tak i zobaczymy, co się stanie. Dobra, tu by trzeba. Aha, tu trzeba drogę doprowadzić jakąś. A no tak, bo to jest po prostu droga. Nie. Tylko nie wiem, czy mi nie zaleje teraz, wiecie, wszystkiego. Tego jeszcze się, nad tym się jeszcze nie zastanawiałem.
Na razie mam tamę powyżej. Wiecie, to nie powinno jakoś. No właśnie. Dziwne wrażenie, że ta tama zaraz będzie. Gdzie jest ta rozdzielnia? Dobra, ile to produkuje? 83. Utrzymanie 100 tysięcy. 83. No dobra, a tu jest na przykład. O, kurwa, to się chyba opłaca. Powiem wam. To taki prąd to się chyba opłaca. Tylko tak jak mówię, mam dziwne wrażenie, że woda się powinna podnieść, a ona się nie podnosi. Ale może to i lepiej. Po prostu postaw tamę, potop, co ma się innego stać? No właśnie nie zrobił się potop. No właśnie potop się nie zrobił. Więc ogólnie nie jest git. Na Politechnice 25 osób studiuje, super. Dziwne wrażenia, że oni by chcieli, żeby ta Politechnika była gdzieś po prostu przy mieście. W centrum, czy jakoś tak. Wtedy by może było więcej studentów na niej. Tak jak żeśmy tu zrobili, gdzie myśmy tu uczelnię zrobili? Tu. No jest 1000, patrzcie, widzicie. Szkoła pomaturalna. 3000 osób się uczy, a spełnia 21 tysięcy. Nawet w liceum jest ten. No i ale to wydaje mi się, że oni po prostu nie potrafią podejść tam na czas. Jakieś nowe rzeczy. Drzewa. Bariera akustyczna. O! I co to mogę zrobić? Coś tu? Na przykład? O kurde, patrzcie. A jak to wpływa na hałas teraz? Aha, okej, okay, chyba się... Nie wiem, zaraz zrobię więcej jej. Nie da się na wzniesieniu robić. Dobra, i co? Jak z akustyką? Nie wiem, czy się poprawiła. To i tak zagrożone. Chociaż nie, no patrzcie, normalnie jest, widzicie, jak jest takie aż na żółto, a tu się zrobiło już takie niebieskie. Więc w sumie jest git. Ale ktoś tu czeka na ten. Strefę gastro, żeby sobie mogli. Coś tu czeka na pociąg jednak.
Nawet się ludzie załadowali. No, plus 10. Coś buczy. No dobra, moi drodzy, chyba się będziemy z tym naszym miastem na dzisiaj żegnać. Zdecydowanie coś tutaj nie do końca nam idzie z tą całą naszą nauką i szkolnictwem. No, potrzeby mieszkaniowe są niezaspokojone. Są po prostu olbrzymie i nie do ogarnięcia. Tu mi się podobają te mini dzielnice, które zrobiłem, takie mieszkalne. Całkiem fajnie to wyszło, nawet ta z jednokierunkowymi ulicami. Jest jakaś taka spoko. O wiele lepsze niż te takie dziwne rzeczy, co tu robiłem. Ale może to jest rozwiązanie, po prostu robienie takich, wiecie, takich dzielnic, później łączenie ich z drogami i gituwa, nie? Tama, no nie wiem, czy ja te tamy chcę robić, bo jednak ten transport rzeczny gdzieś jest w moim planie. Tam też dużo osób wchodzi na ten statek. Strasznie dużo ikonek nad budynkami, no to się da wyłączyć, tylko wiecie, no problem jest, no nie wiem, czekają na karawan. Nie wiem, ile ja mam karawanów w mieście, ale chyba nie jakoś dużo, no mam krematorium i cmentarz. W ogóle cmentarz jest, daje rekreację, chciałem zauważyć, więc na przykład można go zrobić tu. Samopoczucie zwiększa. Co wy na to? O. No i jest cmentarz. Zwiększyło się samopoczucie. A, tu jeszcze w ogóle można robić. O, jeszcze lepsze samopoczucie. O kurde. I mauzoleum mogę jeszcze dołożyć. A to ja nie wiedziałem, że ten cmentarz ma ilość miejsc. To może ten jest już zatkany. Jak tu gdzieś jeszcze miałem cmentarz. Nie, to było krematorium. Ogólnie wyrabia się. Ale gdzieś jeszcze był cmentarz. O, tu. Może on jest pełny? Nie, 5000. Oto luzik. Mauzoleum można tu dać. Będzie ładniej. Ile mają? 15 furgonów. No i tu też jest 11 zbiera. No może po prostu, nie wiem. Może trzeba krematorium walnąć w centrum miasta i będzie git. Teraz mamy tu krematorium, no i co? I wyjeżdżają te i niech pozbierają te trupy, bo tu ich troszeczkę jest. A drugie to, że nie ma gdzie śmieci wywozić, to jest druga ikonka, no plus jeszcze, że wysokie czynsze ludzie mają, ale co ja im na to poradzę? Nic. Pokaż zakorkowanie, znaczy natężenie ruchu. No takie mam natężenie ruchu. Tu całkiem spore, ale nie ma korków, widzicie, to nie są, to jest, natężenie niby jest, ale tu nic nie ma. Tu też, wiecie, duże, ale oni se tu wjeżdżają i nie ma tu jakichś, wiecie, ekscesów. No tu jest takie największe. Tu się coś, widzicie, zakorkowało, zakorkowało. I tu też się zakorkowało. Właściwie ta się cała zakorkowała. No, tu jest. Tu jest jakiś problem. Zdecydowanie w downtown naszym. Dobra, to jeszcze papieża postawimy. Gdzie byśmy chcieli papieża mieć postawionego?
Tu mamy nasze downtown. On nie musi w konkretnym miejscu stać. Ja myślę, że na lotnisku, że papież Polak i lotnisko imienia Jana Pawła powinno mieć... O Jezu, ale zajebiste miejsce. Albo tu przy rondzie. Co ty myślicie? O, widzicie to? I on teraz przy rondzie jest. Chociaż nie, bym go przesunął jednak. Mogę go przesunąć. Tu bym go przesunął, że on wita przy przyjezdnych. Że wiecie, że wszyscy, którzy tu z lotniska się pojawiają, to ich wita papież Polak. Co wy na to? Myślę, że ma to sens. Myślę, że to się spina. Pożyczek nie mam, opodatkowanie jest potężne. Usługi już nam... Nie kumam, czemu nam elektryczność nie... Aha, serwisowanie i surowce. Szkoda, że się tego nie da zrozbić. Tylko jakie surowce? Jak my tylko ze śmieci produkujemy prąd. On tu nam na pewno zboża brakuje. Kamienia. No jakbyśmy porobili trochę tych przemysłów. To na pewno by nam się troszeczkę poprawił. Zobaczmy, jak samoloty wożą ludzi. O, trasa powietrzna, patrzcie, tu 23. Towary strasznie dużo, pociągi wożą w ogóle towarów. Statki bardzo mało. No i samoloty też bardzo mało towarów. A transport publiczny. O, ci dużo ludzi wożą, autobus nieźle działa. I gituwa, typowy Janek. To głośno myślę. No bo ja głośno myślę. Ja się nie pytam czatu o ten. Jak ja bym się was miał o wszystko pytać, to bym nigdzie nie zaszedł w tej grze. Lok powrotny zabukowałbyś, jakbyś zobaczył ten. Zastanawiam się, gdzie jest ten. Gdzie śmieci wywożą, bo to nie chcą ciągle tych śmieci zabrać z tego lotniska. A jakbym sobie dał gospodarkę śmieciami, to nie ma eksportu śmieci. Wytwarzamy pełno. Mamy jeszcze wysypisk troszeczkę, ale to już jest końcówka. Oj, i nie ma prądu, bo coś się zatkało. Czemu spalarnia śmieci nie ma prądu? Przecież ona go produkuje. Dziwne, czemu tu nie płynie prąd? To ma produkcja elektryczna. A, 5 MW to nie ma znaczenia, to jest tak mało, że... A można zalesiać ogólnie krajobrazowo? Można... Można, jest tu jakaś roślinność. Moglibyśmy spróbować coś zalesić, na przykład. Jakiś krzak. Ale takie bym powiedział, że nieduże te krzaki. To jest łopata, może tu coś jeszcze jest. Nie, nie ma łopaty. Bank centralny, u. Zwiększa zyski z eksportu. No i nie kumam ciągle, czemu ten... Mamy tu tego karawaniarza. Oha, bo 10, patrz, 10 już jeździ karawaniarzy. Ciała na miesiąc, 108 max.
Dobra, to chyba tutaj też powiększymy to krematorium. Może ono rzeczywiście za małe jakieś jest. Popatrzcie, a ci teraz w ogóle nie wożą nic. A nie, ma zabiera ciągle. Ci tu ponad normę robią. Dorobiłem karawaniarza i jest ten. Dobra, 30 karawan będzie teraz jeździło. Drogie to jest, 25, nie, 10. Patrzcie, ile karawan wyjechało na miasto. Siup, 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 siup. Jak ten. Spotkanie w Davos. Same czarne. Można połączyć krematorium z elektrownią. Wiecie, wydaje mi się, że energia wsadzona w kremowanie jest, musi być chyba większa niż uzyskania ze spalania zwłok. Chyba to w tą stronę działa bardziej. A na cmentarzu ktoś leży? 20 zmarłych. No, ludzie to się lubią kremować. Super mi się podoba to lotnisko. To, co żeśmy z nim zrobili, to jest najlepsza rzecz na świecie. I towary, patrzcie, jup, leki przyleciały. 13 tu. O właśnie, jak ci turyści? Jeszcze? Turystyka, turyści. No, coś spadło. Ciągle nie mam pokoi hotelowych, nie wiem. Liczba firm rośnie. Wartość handlowa, transport publiczny. Pociąg towarowy. A gdzie zwykły pociąg? Pociągów. Aha, tu. Edukacja mocno w górę idzie. Miejsca pracy, pracownicy. Bez pracy, o. Easy. Bezrobocie, kurde, zerowe. Dobra, save'uję i kończę, bo będę siedział do nocy. A, nie chcemy tego dzisiaj. No i fajnie. Fajna gierka, ale mi świeci słońce w twarz. Sorry, że ten, ale nie mam... Nie mam tu zasłoniętego. To co? To na YouTubka kończę.